program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Ja to ja. Weź się w boku, bratu. Ja to ja to zrobię. Jest jakiś jeden. Do mnie? Do ciebie, no. List od Krzysztofa do komandyka. Z Olecka. Do mnie czy nie? Do ciebie, z Olecka. O nie, mów, że od tego. Daj, ja otworzę. Nie. Bo to jest. Otworzę i nie przeczytać. Nie wiem, od kogo to. Nie wiem. To otwieraj. A Olecko ładne rejony. Tam mają dużo stawów. Jeszcze jest. Jak stawów. Nie, tam może. Może tak jest. Czarnek, co wpływa do Bałtyku przez narewkę tutaj od białka. Tak. Tak, tak. Jest człowiek powolony. Jest. Ale krótki list to może przeczytamy. Przecież, żeby nie tutaj bażentarnia, krótki? To w ogóle nie było by żadnych rzek, morza, niczego by nie było, bo cała woda zaczęła się tutaj od stołej, od bażentarni. No tak. No tak. Daj, Krzysiek, ja przeczytam. Nie jest długi? Nie jest. Daj, ja szybko przeczytam. Jest. Też, przeczytaj. Trzy strony. Bo ja. Daj, ja przeczytam. A może on ich on czyta? Nie, ty. Daj, a niech ja, on. Ja przeczytam. A niech przeczyta on dobrze czyta. Związek Artystyczny i Kompozytorski Scen Polskich ZAIKSP Warszawa, ulica Obornicka. Ulicy nie czytaj. Krzysztofka, dobra, to ten. Szanowny Panie Krzysztofie, serdecznie witam w imieniu całego ZAIKSP. Piszemy do Pana w bardzo ważnej i niecierpiącej zwłoki sprawie. Już spieszę wyjaśnić, o co się rozchodzi się. Minionego weekendu odbywał się festiwal w Sopocie na jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, na których doszło do skandalu. Pewien artysta imieniem Józef Z. Borodo śpiewał pewną bulwersującą piosenkę, której myślę śpiewać nie powinien. Chciałabym, żeby ją Pan ocenił i czy tylko wyłącznie mi wydaje się, że jest o Panu. Proszę się na ten temat wypowiedzieć i ocenić to. A także wspomnieć, czy powinien się tym zająć minister niesprawiedliwości i pokoju zewnętrznego. Na koniec jeszcze chciałabym dodać, iż proszę o szybką odpowiedź, ponieważ wyżej wspomniany artysta będzie w połowie czerwca występował, czy też występować na festiwalu w Opolu i może zaśpiewać piosenkę niegodną, nieuczciwą i niesprawiedliwą, którą już śpiewać zaprezentował. Ale pismo. Jezus Boże. Weź ty! Da, ja przeczytam. Dobra, dobra, niech. Dobra, ty tę piosenkę przeczytaj. Weź! Piosenkę ja przeczytać mam? Od początku zacznij. Piosenkę przeczytaj. Nie, ale to od jest początku taki pismo, że to ciężko rozczytać. Od początku zacznij. Nie, no dobra, będę 5 razy czytał. Potem sobie doczytasz. Ciężko to przeczytać. Józiu, zbozin, zesraj się sam. Na Wojtka patrzysz bez emocji. Na przekór matce i sobie wbrew. Wbrew, gdziekolwiek jesteś w chlewie czy oborze, oczyma prosiaka oglądasz chlew. Ktoś inny rucha go za ciebie, nadstawia dupsko, podnosi łeb. A ty już chrumkasz, bo tak lepiej i w razie czego się zesrasz się. Zesraj się sam, nie zamieniaj dupy w twardy głaz, póki jeszcze ranną ichą masz. W
Widziałeś dzisiaj znów w sraczu zmęczone klocki, oszczany zlew i jeden major wzrok twój przykuł, ogromną łepetynę w torbie ma. A kościotrup ze strychu cedzi ostre słowa, od których nagły poczułeś smród i począł w kiszce kloc kiełkować, wnet pomyślałeś, w gacie czas robić. Taka piosenka. Krzysztof, co sądzisz? Człowieku. Dziewczyna, bo to kobieta pisała. A lub dziewczynę. Dziewczyna, wiesz co? Przyjedź pod bramkę. Wejdziesz na podwórek, a zesrać się sama albo sam. Jeszcze będziesz prosiła o papier, Krzysztofa. Nie, nie dam papieru. O, tu jest papier. Z tego, mleciem będzie się podścierać. Z tego powodu... Nie, my time is swoima, wyczy swoją mordę. Ostro wytrzesz, będziesz zaśmierdziała. Morda twoja, będziesz iść uliczką szkolną. O, czekaj, dalszą. Ja trochę skórki. Wiesz? Ale samo skórkę, bo skórka i jest najlepsza. Będziesz szła uliczką. Ulicami Białogostoku. Będą ciebie wyśmiewać. Zachowam trochę mi później. Śmiać. Wiesz cało. Na kolację. Co? Na kolację kawałek. Wiesz. Nie starczy. Ja już na 3 dni będę miał jedzenie. Masz. Nie, to mi a na chcesz, 3 dni ja wystarczy. Jeszcze tobie obiorę. Następną. To daj mu gruchę całą. To nie bierze. Daj mu gruchę. Nie, ja jeszcze tutaj liści sobie zjem. Masz. Masz. Liść trochę zje. Masz, liści zje. Nie, bo najpierw tu twoją, że ja nie daję. No, a widzisz. Ja daję. Nic takiego nie mówię. Leży. Ja zawsze korzystam. Ja nikomu nie bronię. Leży, gruszka może wziąć. No to, nie ma rąk? To bierz za gruchę. Nie mogę. Bierz za gruchę. Nie. Pozwala. Pozwalasz? Ale pozwala. Pozwala. Za gruchę bierz. Nie, wolę za jajka. Jajek? Jaj, kupiłeś jajka? On dał. A masz te jaja jeszcze? Jego? On dał? Ma jaja, ma gruchę, co chcesz? Idzie ulicą. Tylko jeszcze z tydzień. Idzie za sraną mordą. Lepszy jest. Która? Patrz teraz. Odgrała się dzisiaj. Krzysiek piosenkę ułożył. I wiesz co? Kobieto, człowiek, mężczyzna, młody człowieczku. Nie śpiewaj takie piosenki o sobie, bo to jest wstyd, hańba. Tylko umiesz śpiewać o sobie, którą walisz w gacie dzień i noc, a wysyłasz liściki do akuratnego człowieka, który naprawdę, naprawdę nic tobie nie zrobił. Kurde, miałem okulary na głowie i nic nie słyszałem. I wiesz co? Weź jeszcze raz. Mów. A co, ślepy? Nie, głuchy. A jak... Dobra, teraz już jest dobrze. A jak namożesz okulary, to słyszy. A Daśku, to głuchy, nie słyszysz. Dobra, nie nakładaj. Bo mi tutaj w uszy wchodzi, rozumiesz? A w uszy wchodzi, to niech nie wchodzi. Nie, bo to to jest od sponsora. Od czego? Od sponsora. Wiesz, okulary, Daśku. Zobacz, bo jednego podjeżdżasz, bo zaraz nie podjeżdżam, tylko mówię, za miesiąc drugą gumkę dostanę, jak się sprawdzę po meczu. Drugie życie? Nie, drugą gumkę tutaj. Ale ja za miesiąc, jak się sprawdzę. Nalepową, da ci na miejscu drugą gumkę, wymieć i będzie gumka. O, głowie. Ja tam wolę taki pierdolę. Po chuj te c***i to są zdradliwe. Aha. To jajeczka znoszą. To są dobre. Tak? Tak, cip, cip, cip i jajeczko. Jajeczko i cip, cip, cip. Mała twoja na kurki, cip, cip, cip. Nie, mała chodźcie tu k***y, bo wam żel niosę. Pierdolę. Już? Już. No to zbrać. Bierzesz.
I? A Krzysiek nie pi tyle tej morwy, bo jak za dużo... Morawy. To co, to będzie morda tłusta? Nie, to może zaszkodzić. Co? Tam jest napisane, że to tylko troszkę dziennie. To antybiotyk. Tego nie można dużo pić. A ty całe słoik. A ja powiedziałem dla tego... Dla lekarza. Że ile sam pan pijesz tego... Tej, to jest za dużo, to nie możesz. Tej soku. Nikomu nie ja mówię, można. Kurwa, cały kubek metalowy, panie doktorze. Brawo! A która brawo. Która jest godzina? Pęka sprężyna, pół do kumina. Jak dasz mi na zegarek, to ci powiem. Taki dzień jesteś fany? Co ty myślisz? Wszystko kosztuje. O Jezu. Która? 52, 71. 16:46. Musimy jechać niedługo. No, tak. A ty co? Co? Musisz przyjechać później jeszcze? Nie, jeszcze w domu nie byłem. A ty byłeś? Pieniędzy nie ma. Po niego zajechałem i przyjechałem. Zajechał po mnie i paliwo się skończyło. Jeszcze musiałem z końcowego pchać tutaj samochód. A. Masz trochę w beczce? Mam. Porobki? Gazu. Gazu. Dać. Nie, to nie da gaz. Benzynki daj trochę. Masz? Z litra chociaż, to żebym go nie kosz z powrotem tam. No, mam. Mam, naprawdę. Nie chcę, żartuję, Krzysiek. Żarty. Dobra, nie, i daj, będę pchał teraz znowu. Dobra, popcorn. Nie chcę, Kuchtam. Krzysiek. Nie chcę. Nie trzeba. Jak chcesz, to dam. Ja mam. 40-tonowe z tiry się pchało po 20 km. Co ja nie popcorn twojego Jacek tutaj samochodu? Tire nie poprzesz, kurwa. Poprzesz, co to stropie? Z górki tak, ale pod górkę nie. Toż pchał. Z całym zestawem. No, toż mówi, że pchał. O, ja wam powiem. Robiłem na lawecie, jako laweta. Wiecie? Jaka akcja? Wiecie, gdzie CPN teraz stoi? Ale który, bo tych CPN-ów za kościołem. Od zajebania, jak w Moskwie. Błogosławieni. No, jest. No. Stary Statoil, o tym mówimy. No. Ja pojechałem jeszcze po Szczygni dla wujka. To ulica, jak się nazywa? Ale w Białymstoku? Białymstoku, a gdzie? Na ulicę Dobrą. Nie. Jak na nią. Jak na tym, kurwa, jedzie się. Aj. Dobra, kurwa, nie. Prosto. Na Bobrowniczki. I ulicę. Baranowicka. Bobrowniki. O. Baranowicka. Bobrowniki, no. A nie Bobrowniczki. Ja mówię Bobrowniczki. No i co? I co? Tu zabrakło paliwo mnie. Do Nysy. Jedzie żółk. Pełno ma paliwa. Wiesz? A ja wiesz, czym zamachałem? Legitymacją Solidarności. I co, pomyśleli, że ty kto? Czekaj! Zatrzymał się. Ze związku. Nie? A ja, dzień dobry. Masz pan paliwo? Mam! A mówię, to sprzedaj pan paliwo dla mnie. Ja nie mówię, daj, tylko sprzedaj. A ile pan chcesz, możesz brać? Od pomocy, że ja. Z policji tajnej. Z jakiegoś, z SB czy coś takiego? Nie wiem, co policzył. Mówi, tak. Które pan chcesz? Wybieraj, nie? A ile ja mam zapłacić za tę benzynę? Nie? OPL, Obrona Państwowa Ludowa. Nie, on mówi, nie panie, nic ci trzeba opłacić. Bierz pan karnister. Sobie i lej. A masz pan lejek? Mam. Masz pan lejek, masz pan benzynę. Dziękuję, do widzenia. Wujek oczy wytrzeszczył. A co to jest? A mówię, no benzyna. Co wujek? Dostałem benzynę. Ja muszę zapłacić. Czekaj pan, ja panu pieniądze zapłacę. Machnął z kabiny, w rurę pojechał. Ten wujek oczy wytrzeszczą, mówi, co jest z tym człowiekiem? A mówię, sam powiedz dla mnie, wujek, co jest. Ja mam silnik na samochodzie do Krajzegi dla wujka.
Przyjechałem do domu, zalałem. Wujek mówi: Loniu, co było? Koło kościoła tego, co na górce, Jadwigi. A co? Krzysztofowi zabrakło benzyny, Krzysiek machnął jakąś legitymację. No ale to już mówiłeś, już nie opowiadaj drugi raz to samo. A mam, ja mówię, nie wiem, co za człowiek. A tak się mówi, adres wziąłeś, nie zdążyłem spisać nawet z jego człowieka. Naprawdę. I po dziś dzień... Jesteś winien paliwo dla jego. Krzysztof? No tak. Trzy dziewczynki i jakiś chłopak chcą z tobą porozmawiać. Tak. Ja chcę zapłacić. No to powiedz, żeby się zgłosił do ciebie. A, proszę się zgłosić się. A ile lat to temu było? Trzy dziewczynki i jakiś chłopak chcą z tobą. Ile lat temu to takie? Było? Nie, takie. Nie, nie, żadnych tutaj nie ma młodzieży. Ile lat temu to było? To się ujeżdżył? Nie ma tutaj żadnej młodzieży. Do widzenia. Do widzenia. No to ile? 20-30 lat temu? Może 20-30. No to powiedz do niego, niech zgłosi się do ciebie. Napisze list może. A ja wiem, gdzie pisze, do Boga? Ale niech to powiedz tu, o tu do powiedz. Do Boga tam się pisze. Tu powiedz dla jego, może się zgłosi i napisze list do ciebie, on. Się zgłosi, żebyś ty oddał. Szanowny panie, pamiętasz pan może... 30... Daj jeszcze z dwie skórki. Co było? A wiesz. Pamiętasz pan może, co było 20-30 lat temu? 20-30 lat dobra, temu 4, było, chciałem 5. Koło błogosławionej Jadwigi kościoła. Jak pan mi pożyczył benzynę do Nysy, już nie wiem tego samochodu, ale chciałem panu zapłacić za a benzynę normalnie, panie kochany. Ale po tamtej wartości, co wtedy było? No. Tak. No. I? Z liściami lepiej smakuje. Widzisz? Nie ma co jeść, chłopisko. I wiesz? A ty skóry? Powiem, przyjedź pan, ja panu oddam. Albo zapłacę. Po tamtej cenie co było? A ile to litrów było? 20. 20 litrów, to i wtedy? To gdzieś z 2 złote trzeba dać. No. Przyjedź pan. 7,33. Za 20 litrów. Tak. 7. Ile będzie kosztowało, czy ja zapłacę? Daj dychę już. No. No. Ale faktura musi być. No tak. A nie wiem, czy to firma, czy to nie firma. A co cię to obchodzi? Ma być faktura, faktura i chuj. Ma być tyle. No i jak? I powiem tak. Bardzo proszę pana. Ale dobre to listy. A żeby... Ale on tam sika. A żeby... Dlatego tak nie dobra, a Skowak głoski idzie. A żeby pan przyjechał. Co, naprawdę. Nie dziękuję, nie. Na pewno? A żeby naprawdę przyjechał. Ja chcę oddać, rozliczyć się z panem. Bo nie chciałem wtedy za darmo. Ja chciałem panu zapłacić, a panu w rurę i pojechał. Watykańska waluta, Bóg zapłać. I proszę pana, bardzo proszę przyjechać. Albo co łaska ewentualnie. Co? Także zapraszamy tą osobę, tak? Po odbiór pieniędzy. No. Przyjmiesz? A ciekawe, czy ta osoba żyje jeszcze. No, a ja wiem. A kogo to obchodzi? Ma przyjść i koniec. Nie, no. Jak przyjdzie, a ja najwyżej zniczek mu zapłaci. Co? Albo jakąś chryzantankę kupić, no. A jak umarło, to krzyż zaniosę, nie? No tak, no. Krzyż jest. Aby się zgłosiła, nie? No. No. To czekamy. Za życia, czy po śmierci, czy przed śmiercią, czy za śmiercią. Ma być i chuj. Ma być i chuj. No. I bo jak nie, to niczego nie będzie. Przeze na Daśku. Wszystkiego i nie powiem będzie. Tak. Bardzo proszę pana. U mnie hańba, wstyd, że pan pożyczył benzynę. Wrocław, Włosław. Ja nie zdążyłem nawet portfele nie zdążyłem wyjąć. Ja mówię, wujek, zapłać. Ty bierzesz, ty płaci, wujek powiedział. Ja mówię, czekaj pan. Mówię, czekaj, ja panu zapłacę. Bo ja nie chcę być dłużny. Przyjechałem do domu, a tata się mówi, a masz adres? Ja mówię, aha, a nie dla wujka, nie dał, ani dla mnie. Trudno, dobra. To czekamy na ciebie, człowieku, przyjdź. A to facet był, czy baba? Facet. Facet, tak? Ile miał lat? Starszy od ciebie? O, to ja wtedy był młody. A on ile miał lat, no?
To i tak jak w trumnie, tylko 40, kości, to nie będzie 43 chłopczy baba. 45? 45, dobra, to miał 50. No. No to jak było 80 lat. Człowieku, przyjdź, zgłoś się po pieniądze. Na pewno żyjesz. Jeszcze. Jeszcze, do. A ja wiem, czy żyje? No. Ale zawsze będzie miał na trzy jakieś tabletki pewnie, bo na rentce albo na emeryturze schorowany. To ja mu dam jeżeli nie, żyje. A jak nie żyje, to za 8 zł to znicza mu postawię. Na ten karniszczyn. Już benzyny. Za 7,33. I 20 litrów było. Ja powiem, że jak dziś. Zielony o, za 20 litrów jeszcze to karniszczyn 4... Albo cały cmentarz. Dobra. Jeszcze karniszczyn mam puszczę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Posiedzieli, pogadali. A jeszcze kalnister oddam panu. A jeszcze kalnister. O! To ten, który tam stoi zardzewiały? Co? To ten, który tam stoi w tym? A wiem, który? Tam stoi. Ale zielony. Zielony. W rdzy który trochę. Który dam? Pomalujemy. Pomalujemy, no. Byle który dam? Miodem. Wiem. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się. Do...